Cześć, witaj serdecznie w nowym roku. Zapraszam dzisiaj na film o tym, dlaczego postanowienie chcę schudnąć albo chcę schudnąć x kilogramów, czyli zgodnie z zasadą SMART do wyznaczania celów, nie przybliży Cię prawdopodobnie do osiągnięcia Twojego celu i co zrobić, żeby rzeczywiście osiągać swoje cele nie tylko w nowym roku, ale zawsze. Zapraszam na odcinek. Kiedy zgłaszają się do mnie klienci na konsultacje indywidualne, na układanie jadłospisów, na odchudzanie, to ja pytam o to, ile dana osoba chce schudnąć i w jakim okresie czasu. Ale później, podczas naszej współpracy, to nie jest jedyny, wręcz to nie jest główny wyznacznik tego progresu i sukcesu, co ważne. Dlaczego? Bo tak naprawdę, jeżeli powiesz sobie, że chcesz schudnąć w nowym roku, to nie jest to do końca cel mierzalny, nie jest to do końca cel, na który Ty masz wpływ bezpośrednio. Bo nawet jeśli wyznaczysz ten cel właśnie zgodnie z zasadą SMART i powiesz, w jakim okresie czasu chcesz schudnąć i ile kilogramów, na przykład chcę schudnąć 10 kilogramów do 1 marca, to wciąż nie do końca masz wpływ na to. Dlatego, że Twój organizm i mój organizm i w ogóle organizm człowieka jest niesamowicie skomplikowany. I niestety nie tylko ilość kalorii jest istotna pod kątem redukcji wagi, bo jest też to kwestia naszego metabolizmu, kwestia naszej aktywności, kwestia naszych hormonów. I tutaj bardzo wiele osób ma problem, jeżeli pojawiają się jakieś jednostki chorobowe, o których czasem wiemy, czasem nie wiemy. Po prostu założenie, że chcesz schudnąć dokładnie tyle, nie jest czymś, na co masz taki na 100% wpływ i może Ci się to nie udać. Druga sprawa jest taka, że czasem kilogramy na wadze nie odwzorowują tego, jak rzeczywiście wyglądasz, dlatego ja zawsze polecam robić sobie pomiary obwodów albo po prostu patrzeć na siebie w lustrze, porównywać sobie się w ubraniach, bo jeżeli dodatkowo zaczniesz jakąś aktywność fizyczną, będziesz ćwiczyć, to po prostu Twoja sylwetka się zmieni, a waga może się nie zmienić albo nawet nieraz wzrosnąć, dlatego że tkanka mięśniowa jest cięższa niż tłuszczowa. No a zupełnie inaczej wyglądamy, jeżeli mamy na sobie więcej mięśni niż tłuszczu. I teraz nowy rok i te postanowienia noworoczne przez wiele osób są wręcz wyśmiewane, że jeżeli Ty na co dzień nie masz wypracowanych pewnych schematów, rutyn, nawyków, to jakby postanowienia nie mają sensu i zaczynanie czegoś od 1 stycznia równa się po prostu przegrana i porażka. Ja nie do końca się z tym zgadzam i uważam, że jeżeli ten początek roku kalendarzowego daje Ci jakąś dodatkową motywację, to taka motywacja zawsze jest lepsza niż żadna i naprawdę jest to według mnie naprawdę dobry moment, żeby wziąć się za siebie. Tutaj zaczęłam mówić Ci o odchudzaniu, ale nie tylko w temacie odchudzania. I za chwilę, jak już sobie rozkminimy temat odchudzania, to za chwilę podam Ci właśnie moje podejście tegoroczne do planowania i celów postanowień noworocznych i jak ono się różni od tego z zeszłego roku. Natomiast to, co polecam Ci zrobić, jeżeli chcesz rzeczywiście schudnąć, to inaczej sformułować swoje cele, swoje postanowienia. Zastanów się, co realnie możesz zrobić i na co masz wpływ, jakie czynności możesz wykonać, które powinny przybliżyć Cię do tej wymarzonej sylwetki. Być może będzie to po prostu wypijanie przynajmniej dwóch, trzech litrów wody dziennie. Naprawdę, żeby schudnąć, musimy być dobrze nawodnieni. Jeżeli to jest Twoją piętą achillesową, jeżeli na co dzień pijesz za mało, to tak, zaznaczanie sobie na przykład w aplikacji albo na butelce ilości wypijanej wody z dnia na dzień i zwiększanie tego do 2-3 litrów, czasem więcej, jak jesteśmy aktywni,
jest realną rzeczą, którą możesz wykonać, która przybliży Cię do tego celu. Jeżeli czujesz, że Twoje żywienie nie do końca jest dobrze skomponowane, to też może być jedno z postanowień, czyli na przykład, nie wiem, wykupuję, jeżeli nie mam jakiś konkretny jadłospis na redukcję, na przykład taki jak jest w moim kursie Schudnij na Keto, czy na stronie ketojannasalba.pl i trzymam się jego 1:1 przez 2 tygodnie. No zobacz, co się zadzieje. Pewnie może się zmienić naprawdę sporo. Albo być może po prostu robisz sobie takie postanowienie, że codziennie rano jesz dobrze zbilansowane, na przykład białkowo-tłuszczowe śniadanie, które da Ci stabilną energię na resztę dnia. Być może chcesz dokładnie liczyć swoją kaloryczność, bo wiesz, że prawdopodobnie ją przekraczasz, jesz za dużo, a może jesz za mało. I to też spowalnia Twój metabolizm, więc Twoim postanowieniem będzie wpisywanie wszystkiego, co jem, do licznika kalorii, na przykład Fitatu w telefonie. A może wiesz, że podjadasz, był film o podjadaniu. To jest coś, co hamuje totalnie sukces, jeżeli chodzi o odchudzanie i nie tylko. Więc jeżeli tak, to robisz sobie po prostu postanowienie noworoczne, nie podjadam. I starasz się pilnować tego każdego dnia, odhaczać to, zastanowić się nad tym rano, sobie to przeformułować wieczorem, tak żeby rzeczywiście to weszło Ci nie tylko do świadomości, ale też podświadomości i stało się Twoim nawykiem. Ja ciągle w ciągu dnia przygotowuję moim dzieciom posiłki. Nela jest mała, więc ona musi jeść te 5-6 razy dziennie. Mi jest na przykład bardzo ciężko nie podjadać. I zauważyłam to, że przez ostatni czas rzeczywiście częściej podjadałam. Albo tu skubnę paprykę, bo jem, Nela je, albo dziecko czegoś nie zjadło, to po prostu zjem po nim. A tu jakiś kawałek jabłka, a tutaj orzeszek. I rzeczywiście to podjadanie jest czymś, nad czym ja pracuję teraz, w ostatnim czasie, bo zauważyłam, że jest to moim problemem. I jeżeli w ten sposób sformułujesz swoje cele, oczywiście bardzo Cię zachęcam do tego, żeby pomyśleć też o aktywności. To nie musi być od razu 5 treningów siłowych po godzinę na siłowni w tygodniu, ale być może 5, 10, 15 minut, najlepiej rano, jakiejś niewielkiej aktywności albo różnorodnej aktywności, takiej, która sprawia Ci przyjemność, albo zrobienie 10 tysięcy kroków. To jest coś mierzalnego, na co masz realnie wpływ. I co rzeczywiście możesz postarać się wykonywać. I jeżeli w ten sposób przeformułujesz to, chcę schudnąć na 1, 2, a może 3 jakieś mniejsze rzeczy, które rzeczywiście możesz zrobić, to jestem przekonana, że jakby zbudowanie tych zdrowych nawyków przybliży Cię do Twojego celu. A jeżeli już to wejdzie Ci, jak to mówią, w krew, to możesz sobie postawić przed sobą kolejne cele, na przykład w kolejnym miesiącu, w lutym czy w marcu, kontynuując tamte, już bez większego wysiłku i tym sposobem po prostu Twoje zdrowie, Twoje dobre samopoczucie, Twoje poczucie sprawczości, co też jest ważne, wzrośnie i na pewno da Ci to dużo lepsze rezultaty niż takie rzucenie w eter, chcę schudnąć, to jest mój rok, ja schudnę. No ale co to dokładnie znaczy? Co dokładnie zrobisz, jeżeli chcesz to osiągnąć? I na koniec, moi drodzy, zapraszam Was w tym roku do trochę innego sformułowania celów, albo może inaczej, do wybrania, jaka forma dla Ciebie konkretnie będzie lepsza. W zeszłym roku, na początku roku, robiliśmy wyzwanie, gdzie polecałam wybrać jeden cel. Możesz zresztą wrócić do tego filmu, tam są karty pracy, które możesz pobrać i sobie to przejść. I ja w zeszłym roku też tak pracowałam, że wybrałam sobie jeden cel, dla mnie najważniejszy, i pracowałam nad nim każdego dnia przez 30 dni. Natomiast poczułam, że w tym roku zrobię to trochę inaczej i zamiast tylko jednego celu, który czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie, to będzie tych celów więcej i nie z takim założeniem, że jak nie odhaczę wszystkich, to świat się wali, no bo pewnie zaraz się zawali, być może 2 stycznia. Ja akurat 2 dni z rzędu odhaczyłam wszystkie, ale to naprawdę wynika z jakiejś mojej determinacji na początku i na pewno to się trochę posypie później, ale jednak chcę się skupić na kilku rzeczach, które są dla mnie na ten moment istotne i po prostu starać się jak najczęściej je wdrażać. A jeżeli mi się nie uda jedno, na przykład
nie uda mi się z podjadaniem i coś tam skubnę w międzyczasie, no to być może uda mi się na przykład zrobić te 10 tysięcy kroków na bieżni albo wypić 3 litry wody, wybierz sobie co chcesz. I żeby było Wam łatwiej, to możecie pobrać bezpłatną właśnie taką listę nawyków do pracy z nimi oraz przykład moich nawyków, które ja sobie zapisałam, jest ich aż 10 i mogę się nimi z Wami podzielić bardzo chętnie. Możemy się rozliczyć na koniec miesiąca, co mi się udało, co Wam się udało, a co nie. Natomiast oczywiście każdy będzie miał swoje. U mnie to jest czyste keto przez te 30 dni, bo wiadomo, że w święta, nowy rok bywało różnie, więc u mnie czyste keto. Druga sprawa to jest to, o czym Wam już mówiłam, bez podjadania. Trzecia rzecz to jest 10 tysięcy kroków, czyli u mnie około 6 km, czyli 1 godzina na walking desku. Ja chodzę na bieżni i pracuję w tym czasie, także tak te kroki robię, bo ciężko mi jest codziennie znaleźć czas na nie poza czasem pracy. Kolejna sprawa to jest też moja pięta achillesowa od jakiegoś czasu, odkąd urodziłam Nelę, to jest systematyczność treningów i już się nie łudzę, że te treningi po prostu będę robiła godzinne co drugi dzień, więc ustaliłam sobie 3 tabaty albo trening typu jakby w tym samym czasie, czyli około 15 minut, 12 minut plus rozgrzewka krótka, codziennie. No nie wiem, czy mi to wyjdzie, zobaczymy, bo wolę jakby tą systematyczność mniejszymi krokami osiągnąć, niż układać sobie idealny, perfekcyjny plan treningowy po kolei partie mięśniowe itd., bo już po prostu wiem, że mi się to nie udaje, nie jestem w stanie wygospodarować sobie tyle czasu. Kolejna sprawa to morsowanie. Ja morsuję w zamrażarce, pewnie niektórzy wiedzą i staram się to robić codziennie, więc jest to moim celem na styczeń. Kolejna rzecz to medytacja, tylko tutaj akurat ja sobie to sprytnie łączę, bo ja bardzo lubię słuchać sobie właśnie na przykład aplikacji Calm, czy Headspace, czy Waking Up with Sam Harris. To są 3 anglojęzyczne aplikacje, które Wam polecam do medytacji. Są takie na przykład 10-minutowe mniej więcej formy prowadzonej medytacji i ja siedząc w tej zamrażarce właśnie w ten sposób zazwyczaj medytuję, no albo medytuję sama, więc to mam nadzieję, że jak mi się uda jedno, to uda mi się też drugie, więc mam 2 w jednym. Kolejna rzecz to książka. Czytanie książki dałam sobie tylko 15 minut, bo wiem jak jest, czasem jestem bardzo zmęczona wieczorem i wolę iść spać niż już coś dłużej czytać, ale 15 minut myślę, że czasu znajdę. Kolejna sprawa, no to jest nawodnienie, którego ja ogólnie pilnuję, ale też je wpisałam, żebym o tym nie zapomnieć. Szczególnie, że teraz częściej korzystam z sauny, no i jednak tej wody trochę tracę, więc też o tym nawodnieniu chcę pamiętać. Punkt numer 9, już zbliżając się do końca, to jest sen od najlepiej 10, ale napisałam sobie maksymalnie 23 i dbanie o ten sen, oczywiście co za tym idzie, jakby jakość snu, jak ten sen wspierać, nie korzystamy z niebieskiego światła itd., itd., no ale po prostu wpisałam sen od 23 maksymalnie i punkt numer 10 to są ćwiczenia mięśni dnia miednicy. Ja testuję jedno z takich urządzeń, PelviFly. Nie mam z nimi żadnych współprac, kupiłam. Sprawdzam, ta aplikacja czasem mi się zawiesza, więc tutaj nie do końca jestem z tego zadowolona, ale ćwiczę mięśnie dna miednicy. Kobiety, szczególnie te, które rodziły dzieci, powinny wiedzieć, o czym mówię. Ja nie mam problemów na ten moment z nietrzymaniem moczu, ale wiem, że no po 3 porodach naturalnych jednak to wszystko jest rozluźnione, więc po prostu profilaktycznie chcę o siebie zadbać i Wam, drogie Panie, jeżeli tego słuchacie, też polecam tego typu ćwiczenia. Także to jest moja lista. Jeżeli chcecie pobrać swoją, to zapraszam i naprawdę zachęcam Was do działania, do wprowadzania tych zmian na tej nowej energii, na tej pełnej petardzie, jeżeli na niej jesteście. Mam nadzieję, że tak. A jeśli nie, to może właśnie taka prosta metoda zapisywania i odhaczania swoich celów mierzalnych, realnych, które możemy zrobić nawet w parę sekund. Może to jest coś, co Wam tej energii doda i tej energii i zdrowia oczywiście Wam życzę w tym nowym roku. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Myślę, że w piątek się spotkamy, a za tydzień z okazji moich urodzin będę miała dla Was nowości i będę miała dla Was promocje. Także mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam ciepło. Cześć!